I witam w kolejnym programie Bitcoin Phoenix. Dzisiaj sobie pogadałem tutaj na spokojnie o tym, jak Bitcoin i kryptowaluty poradzą sobie przy kolejnym kryzysie finansowym na świecie. A więc ostatnio mówi się bardzo dużo o tym, że tak naprawdę w przyszłości, może w tym roku, raczej w tym roku już nie, ale w przyszłym lub w 2020 nastąpi kolejny krach na giełdzie. Jednym z takim właśnie krach ogólnie światowy, finansowy, tak jak mieliśmy powtórkę z 2008 roku. Jednym z takich właśnie czynników, o którym może świadczyć, że taki krach nadchodzi, to jest właśnie o rosnących cenach domów, nieruchomości za granicami. I tak się stało w 2008 roku, że po prostu jeżeli te domy czy w Anglii, czy w Ameryce, czy w innych krajach rosną bardzo nieproporcjonalnie do zarobków zwykłego człowieka, no to po prostu taka bańka się pojawia. I tutaj właśnie dzisiaj się zastanowimy w tym programie na tym, czy Bitcoin i kryptowaluty sobie poradzą, jeżeli taka sytuacja się wydarzy. Oprzemy to na faktach, a więc zapraszam. Niestety Bitcoin powstał po wielkim kryzysie w 2008 roku i tak naprawdę był tylko obecny na jednym z kryzysów, gdzie to był właśnie 2011 rok, nie wiem czy pamiętacie, Grecja i te wszystkie rzeczy, które tam się działy. To był taki wielki kryzys po 2008 roku. Oczywiście 2008 rok był o wiele większym kryzysem, ale w 2011 roku przyszedł taki pierwszy kryzys i możemy odnieść się do historii Bitcoina właśnie, jak Bitcoin w 2001 poradził, bo właśnie tylko mamy jedną taką sytuację. Więc spójrzmy sobie na historię ceny Bitcoina i w 2011 roku, dokładnie w kwietniu, w lipcu poszybował od 1 dolara do 31 dolarów za jednego bitcoina, czyli to jest, zobaczcie jaka to jest różnica, jeżeli ludzie po prostu szukają alternatywy. I właśnie taką alternatywą wtedy był bitcoin, tylko jest jedyna rzecz, która się zdarzyła i na tej zasadzie możemy sprawdzić na faktach, jak ta cena po prostu występowała podczas tego kryzysu spowodowanego tą całą sytuacją w Grecji. Ale skoro rynek tak naprawdę jest Bitcoin porównywany do złota, to należy przytoczyć poprzednie rzeczy. Jak złoto sobie radziło i dlaczego pozazdroszczą ci złota ludzie w takich kryzysach. Zaraz sobie o tym poczytamy, ale najpierw wam powiem, jak złoto radziło sobie właśnie w takich sytuacjach. Zanim do tego jeszcze przejdziemy, S&P 500, czyli jedna z największych giełd na świecie, mówi o tym, że price to sale ratio, czyli tak naprawdę cena do sprzedaży, porównywana jest teraz z 1999 rokiem, czyli spójrzcie, wtedy kiedy był wielki krak na giełdzie, nawet 2008 nie był tak napompowany, spójrzcie, tu jest 2008, tu był 99, gdzie .com, czyli .com bubble prysła, czyli ten cały krach na giełdzie poprzez te wszystkie filmy .com spadły. I zobaczcie, 2008, my tu przedstawiamy fakty, więc spójrzcie na faktach, że price to sell ratio w 2008 nie było na takim poziomie, a tak żeśmy spadli jeszcze wtedy. A teraz mamy na takim samym poziomie, jak jest jak było w 99 roku. I teraz wszystko zależy od tego, jak Trump poprowadzi to, czy zdąży to podtrzymać do swojej nowych wyborów, czy po prostu nie, czy po prostu to padnie za nim. I mówiliśmy wcześniej, Bitcoin Phoenix przedstawiał swoją opinię wcześniej, że tak naprawdę nie wierzy delikatnie w to, żeby Trump pozwolił sobie na to, żeby taki krach powstał. Więc tak naprawdę powinniśmy się spodziewać krachu w 2020 roku, wtedy kiedy będzie halving, więc idealna sytuacja na rynku. Ja wam proponuję, żebyście wrócili do tego filmu, który tutaj przedstawialiśmy wcześniej o halving, jak i dobrze o Bitcoinie. Wróćcie do halvingu, dlaczego nie BACT, nie ETF, dlaczego halving jest ważniejszy. Jeżeli te dwie rzeczy razem się spotkają, krach na giełdzie i halving, no to thank you.
ramy niebios krypto się otworzą, czy Bitcoina, więc oby tak się wydarzyło, więc no tutaj fajnie się dzieje w tym wypadku. No i teraz spójrzmy sobie, jak w historii się przedstawiało złoto podczas wszystkich tych kraków. Tylko dwa razy podczas wszystkich tych kryzysów finansowych złoto tak naprawdę traciło. Raz to było w 1980 roku do 1980 o 46% i srebro też tutaj jest pokazane 66%, a drugi raz to było w 1998 roku poniżej 5%. Reszta złota, czyli Bitcoin, który jest porównywalny do złota, jest na zielono. Zobaczcie, 53%, 12%, 25%. Po prostu inwestorzy szukają innych środków do zarabiania. I teraz spójrzmy sobie, czy sytuacje, w których wszyscy pozazdroszą ci złota. Niezależnie od tego, czy mamy do czynienia ze zjawiskiem hiperinflacji, bankructwem banków, czy upadkiem narodowej waluty. Spójrzcie na hiperinflację i co tam się dzieje? Bitcoin, Dash, Wenezueli oczywiście. Złoto od wieków najlepiej zabezpiecza wartość ulokowanych w nim środków. Oto trzy z życia wzięte sytuacje, podczas których posiadacze złota byli jedynymi, którzy uniknęli bankructwa. Kryzys gospodarczy. Podczas wielkiego kryzysu z lat 1929-33 bezrobocie osiągnęło poziom 37%. Wiele rodzin znalazło się na skraju ubóstwa, a inwestycje i wzrost gospodarczy niemal zupełnie zamarły. Ponieważ do 1934 roku w USA obowiązywał standard złota, ludzie, aby ratować swoje pieniądze, zaczęli masowo wymieniać papierową walutę na złoto. W pewnym momencie wypłaty kruszczu były tak duże, że konieczne stało się podniesienie stóp procentowych. Wkrótce zjawisko zaczęło przytłaczać cały system finansowy. 5 kwietnia 1933 roku prezydent Franklin D. Roosevelt podpisał zarządzenie numer 6102, które zabraniało prywatnej własności złota. No i zobaczcie, co tu się wydarzyło. Mówiliśmy o tym też, jeżeli chodziło o Bitcoina w filmie. Państwo zabrało złoto obywatelom w 1933 roku, bo po prostu ludzie za dużo wymieniali złota na dolary. W następnym roku w ramach ustawy o rezerwie złota rząd zmienił cenę złota z $20 na $35 za uncję, czyli najpierw zabrał ludziom za $20 złoto, po prostu zrobił poruszenie, że ludzie nie mogą przechowywać złota i rok później już podwyższył to na $35, bo oni to mają, więc Amerykanie zrozumieli, że złoto jest jedynym realnym ratunkiem w czasie kryzysu. Złoto to pieniądz, który stanowi wartość samą w sobie, a papierowa waluta jest jedynie obietnicą zapłaty. Drugą z takich rzeczy to jest kryzys walutowy. W 1923 roku w Republice Weimarskiej, dzisiejszej Niemcy, doszło do zjawiska hiperinflacji, dzisiejsza Wenezuela, która w krytycznym momencie osiągnęła niewiarygodny poziom 200 milionów, miliardów procent. Ceny podwajały się co 15 godzin. Miliony ciężko pracujących Niemców za oszczędności całego życia nie mogły kupić nawet filiżanki kawy. Podczas gdy wartość niemieckiej waluty wręcz przestała istnieć. Ceny złota gwałtownie wzrosły. Przed kryzysem jedna uncja kosztowała około 170 marek. W listopadzie 1923 roku jej cena wynosiła już 87 bilionów marek. Wow. Podobnie jak w przypadku innej hiperinflacji, tylko posiadacze złota nie ponieśli olbrzymich finansowych strat. Aby dobrze funkcjonować, rynek złota nie potrzebuje jednak aż tak dramatycznych kryzysów. Świadczą o tym nawet nieudane wydarzenia w Wielkiej Brytanii. W ciągu dwóch tygodni po przegłosowanej decyzji o Brexicie cena złota w funtach wzrosła o 24%. Kryzys bankowy. Na początku 2013 roku banki na Cyprze dotknął poważny kryzys finansowy. Widzicie, 2013 jeszcze był jeden kryzys. Spójrzmy zaraz sobie, tutaj przeczytaliśmy, więc jak już tutaj zobaczysz, że my jesteśmy realni. Sprawdzamy od razu cenę Bitcoina z 2013. Nawet nie wiedziałem, że był kryzys w 2013. Delikatnie mówią, że był. No i co się dzieje? 2013, april, $266, czyli wzrósł Bitcoin 5-10% dziennie podczas tego kryzysu. Przedstawiamy fakty. A więc na początku 2013 roku banki na Cyprze dotknął poważny kryzys finansowy. Aby utrzymać się na powierzchni, potrzebny był im natychmiastowy zastrzyk gotówki. Celem ataku stali się oczywiście klienci. W nocy bez ostrzeżenia skąd klientów posiadających depozyty mniejsze niż 100 tysięcy euro znikło 6,75%. Natomiast posiadacze wyższych sum stracili aż 40% swoich pieniędzy. Cypryjczycy posiadający złoto nie tylko wyszli z całej sytuacji bez szwanku, ale nawet zyskali, bo wskutek niepokojów społecznych ceny kruszczu wzrosły około 50 euro. No i teraz odpowiedzcie sobie sami na swoje pytanie, zróbcie swój research, czy tak naprawdę Bitcoin, czy inne kryptowaluty, jeżeli zaczną inwestorzy szukać po prostu upłynienia swojej gotówki w dolarze, bo będzie spadał tyle, czy to będzie euro, czy inne, gdzie oni będą właśnie
szukać nowych możliwości inwestycji. Ja Was zostawiam z tym pytaniem, może sami napiszcie w komentarzach, co o tym myślicie. Dzięki, pozdrawiam, życzę miłego dnia.